Cześć wszystkim, pokój Wam. Jak widzicie, cały czas siedzę na placu Kanonie, tuż za sobą. Mam dzwon, o którym będę opowiadał w następnym odcinku, ale dalej, jak widzicie, bezpośrednio w tle znajduje się ten biały budynek, za nim jest to okienko, a jeszcze za nim bardziej jest ten niewielki biały obrazek. Ja zaraz Wam pokażę w kawałku odcinka, jak to dokładnie wygląda, o co tam chodzi. Bo tam dokładnie w tym rysunku widzicie, że znajduje się obrazek za szybką, a tuż przed nim znajduje się modląca się kobieta, a to wszystko jest przy stronę. To jest związane bezpośrednio z historią 1966 roku. Jest to związane też z tysiącleciem chrztu Polski. No i wtedy obraz Najświętszej Marii Panienki podróżował przez różne parafie, ale że Rosjanie, znaczy komuniści tak naprawdę, również polscy, w którymś momencie stwierdzili, że w zasadzie jest to zbyt mocne pokazywanie w kraju ateistycznym, że jest to, że oni chcieli kontemplować ateizm, a u nas był bardzo mocno zakorzeniony katolicyzm i ten obraz, jak podróżował, to była pewnego rodzaju wykazanie niechęci wobec komunizmu, pewnego sprzeciwu. W efekcie czego Rosjanie, w sensie komuniści, cały czas Rosjanie, ale myślę w sensie o Sowietach jako Związku Radzieckim i koncepcji, która przyszła ze wschodu, oni stwierdzili, że ten obraz powinien zostać uwięziony. To jest w ogóle kuriozum historyczne, że obraz był więźniem. No ale obraz Najświętszej Marii Panienki z Częstochowy został uwięziony i on między innymi w drodze do Zakroczymia w 1966 roku ten obraz został w tym miejscu uwięziony i on został wystawiony jakby, tak powiem, tą stroną przednią do strony ulicy. I no tutaj się bardzo duże grupy ludzi gromadziły, żeby się właśnie modlić za przyczyną Matki Królowej Polski. No ale tutaj potem ten obraz został znowu, jakby on stąd udało mu się, znaczy został po prostu wywieziony i jechał, będąc w drodze do Katowic, został ponownie uwięziony, tym razem w Częstochowie. Więc to jakby ta historia znowu jakby zatoczyła koło i znowu został uwięziony. Ale Jan Karol, jeszcze wtedy biskup Wojtyła, przyszły Jan Paweł II, stwierdził, że nawet jeżeli jest uwięziony, to mogą jeździć tylko te obramowania. I na przykład moi dziadkowie jeszcze często w to wspominam właśnie, jak rozmawiam ze swoją rodziną, też jeździli i pamiętali dokładnie, jak te same ramy obrazu, podobnie, znaczy już nie jak tutaj sam obraz, były po prostu witane w różnych parafiach od małych wsi po duże miasta i miasteczka. Więc jest to generalnie też związane właśnie z tą częścią historii lat 1966 roku, jak obraz był więziony i również był więziony w tym miejscu. Dlatego jeżeli macie taką możliwość, to możemy na przykład, warto pomodlić się w tym miejscu i upamiętnić właśnie te czasy, kiedy była komuna i jakakolwiek forma kontemplacji była zasadniczo zakazana. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Szczęśliwi, że żyjemy w obecnych czasach i możemy o tym swobodnie opowiadać i wspominać dokładnie w to miejsce. Zatrzymajcie się tutaj, pomyślcie na chwilę o tym, jak to wszystko wyglądało i nawet, że Warszawa też miała w tym pewien swój momencik w historii prymasa tysiąclecia i tego właśnie więzienia obrazu Matki Królowej Polski. I co? Rosjanom się nie udało. Sowietom, w sensie komunistom polskim, więc to jest właśnie bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy będą mieli ten obraz. Do zobaczenia w następnym odcinku.